Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy już, że tak się wyrażę, celebrowanie mszy świętej, a więc opowiadanie o poszczególnych elementach samej celebry. Pomoże nam to w przybliżeniu samej mszy świętej od strony czysto zewnętrznej, ale także pomoże nam w pewnym wchodzeniu już w tę całą głębię duchową świętych obrzędów. Msza święta rozpoczyna się praktycznie dla kapłana już w zakrystii. Najpierw umywa on ręce. Jest to taki obowiązek przed mszą świętą ze względów praktycznych, żeby czystymi dłońmi dotykać potem świętych postaci, ale ma to też swój wymiar symboliczny. Kapłan w ten sposób deklaruje pragnienie sprawowania świętych obrzędów w czystości ciała i duszy, przede wszystkim duszy. Potem rozpoczyna się ubieranie kapłana, nakładaniu stroju towarzyszy modlitwa przy nakładaniu humerału, alby, cingulum, manipularza, stuły i ornatu. Kapłan wypowiada odpowiednie modlitwy, więc wszystko to ma pewien aspekt też taki już duchowy, sakralny, powiedzielibyśmy. Kapłan się nie ubiera tak, od tak sobie, żeby się ubrać, ale wszystko czyni z godnością, omadla cały ten moment, ceremonia ubierania się jest już jedną, pierwszą taką modlitwą kapłana o Boże dary, o to, by mógł godnie sprawować święte obrzędy w czystości, w świętości, w zwróceniu uwagi na Pana Boga i na to, co czyni. Gdy jest już kapłan przygotowany, zakłada biret i jeżeli służba liturgiczna jest gotowa, zbliża się czas wyjścia, znakiem krzyża daje znak, żeby ruszyć w kierunku ołtarza. Kapłan wychodzi z asystą w kierunku ołtarza i w tym momencie chór z wiernymi śpiewa antyfonę. Antyfona to jest fragment Starego lub Nowego Testamentu, urywek, który jest recytowany w mszach recytowanych, śpiewany w mszach uroczystych. Po zakończeniu śpiewu antyfony chór może zacząć jakąś pieśń nabożną, liturgiczną, jeżeli kapłan jeszcze nie doszedł do ołtarza. Po przyjściu do ołtarza kapłan zdejmuje biret, przyklęka, oddaje biret ministrantowi i rozpoczyna mszę świętą od znaku krzyża. Znak krzyża i wezwanie przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest radością moją. I w tym momencie rozpoczyna się recytowanie psalmu 22. Judica me Deus, osądź mnie Boże sprawiedliwie. Cały ten psalm na przemian z ministrantami kapłan odmawia, kończąc wezwaniem chwała Ojcu i powtarza później antyfonę, przystąpię do ołtarza Bożego, czyli introibo ad altare Dei. Następnie przychodzi czas na spowiedź powszechną. Spowiedź powszechną odmawia kapłan, confiteor, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Ta formuła jest dłuższa w formie nadzwyczajnej. Kapłan wzywa jeszcze
odnosi się do Najświętszej Marii Panny, świętego Michała Archanioła, apostołów Piotra i Pawła, wszystkich świętych i w swojej intencji odmawia, prosząc o darowanie grzechów, wyznając je przed Bogiem. Wtedy w imieniu ludu, po zakończeniu, ministrant odpowiada: niech się zmiłuje nad Tobą Bóg Wszechmogący i odpuściwszy Ci grzechy, doprowadzi Cię do życia wiecznego. I w tym momencie kapłan się wyprostowuje, natomiast konfiteor, czyli wyznanie grzechów, odmawiają w imieniu ludu ministranci. Kończy się podobnie, teraz kapłan z kolei odpowiada: niech się zmiłuje nad Wami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy Wam grzechy, doprowadzi Was do życia wiecznego. Następnie następuje wezwanie przebaczenia, odpuszczenia i darowania grzechów, niech nam udzieli Wszechmogący i Miłosierny Bóg. Potem następuje kilka wersetów, które odmawiają na przemian kapłan i ministranci, i po nich przychodzi modlitwa, której kapłan już wstępuje na stopnie ołtarza. To jest bardzo ważne. Cały moment podchodzenia do ołtarza jest tak często w tradycji ludowej, pobożności ludowej, symbolizuje wędrówkę Jezusa ku Golgocie. Po przyjściu do ołtarza kapłan całuje ołtarz, odmawiając modlitwę, aby przez wstawiennictwo świętych, których relikwie znajdują się na ołtarzu, i wszystkich innych świętych, Bóg uwolnił go od wszelkiej nieprawości. Więc widzimy cały czas od momentu przyjścia do ołtarza szereg modlitw, których kapłan wewnętrznie, duchowo przygotowuje się do sprawowania świętej ofiary. Podkreśla to jej godność, jej ważność, jej niezwykłość, także świętość, i na ile może człowiek, na tyle chce się przygotować, prosząc kilkakrotnie Boga za wstawiennictwem Maryi, świętych, aniołów pańskich, o to, by był godny, na ile to możliwe, sprawować święte obrzędy. To także kieruje uwagę na to, czym są te obrzędy. Jest to współuczestnictwo jako narzędzia w uobecnieniu ofiary Chrystusa na krzyżu. Po ucałowaniu ołtarza kapłan udaje się na prawą stronę, otwiera mszał i odmawia antyfonę, tę, którą wcześniej zaśpiewał chór. Kończymy ten odcinek antyfoną. W następnym odcinku przejdziemy już do liturgii słowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.